Szli powoli, spoglądając na rwące nurty potężnej rzeki, to na tajemniczą, ciemną puszczy na przeciwległym brzegu, to znów na ostre, poszarpane, wilgotne skały, tu i tam wystające ze spienionej topieli. Niekiedy z toni wyskakiwała potężna ryba i zatoczywszy w powietrzu łuk, z głośnym chlupotem spadała w wodę. Gdzieś na krzaku nadbrzeżnym, na zwisającej nisko nad nurtem gałązce, tkwił zapatrzony w wodę duży, barwny zimorodek o zielonym upierzeniu skrzydeł i barków, purpurowym podgardlu i bladoczerwonych piórkach na brzuchu. Nieco dalej, na suchym konarze ogromnego drzewa, siedział orzeł krzykliwy. śnieżno piersi i głowa liśniły w słońcu, a od tej bieli ostro odbijały niebieskawo-czarne skrzydła. Ptak patrzył uważnie, lecz spokojnie, jakby świadomy siły swego potężnego dzioba i ostrych pazurów. Spójrz, Jacku. Ten orzeł jest taki sam jak tamte, które widzieliśmy na Nilu. Szkoda, że nie mogę go dosięgnąć z mojej wiatrówki. Zbyt daleko siedzi, westchnęła dzika. Co byś z nim zrobiła? Prawdopodobnie za kilka dni ruszymy w puszczę więc byłby tylko zawadą, bo trzeba by starać się o świeże ryby, o mięso, wysypywać klatkę piaskiem. A transport. Ale dzika nie odpowiedziała. Wlepiła oczy w skałę sterczącą daleko na środku rzeki i tylko położyła palec na wargach, nakazując milczenie. Chłopiec, wiedząc, jak doskonały wzrok ma dzika, umilkł posłusznie i też wpatrywał się w rzekę. Nic jednak nie mógł zobaczyć. Nagle na skale coś błysnęło. Dzika ścisnęła Jacka za rękę, przypadła ku ziemi i wycofała się w nadbrzeżne krzaki. Chłopiec poszedł w jej ślady. Zasłonięci krzakami, gęsto rosnącymi, wysokimi łupuchami i kępami paproci przebiegli chyłkiem do potężnego drzewa chlebowego. Przykucnęli za jego pniem i spojrzeli na rzekę. Przed nimi, trochę na ukos, widać teraz było doskonale skałę na środku rzeki. Na skalę zaś potężną afrykańską wydrę. Piękna, ciemnobrązowa sierść zwierzęcia lśniła w słońcu jak stara miedź, bystre czarne oczka uważnie lustrowały rzekę, a długi, spłaszczony ogon do połowy tkwił w wodzie. Strzelaj, szepnął Jacek, ściskając palcami rękę dziki. Nie warto, za daleko na wiatrówkę. A gdyby nawet doniosła, wydra wpadnie w wodę. Wyszeptała dziewczynka, a po chwili dodała. Cicho. Patrzy na nas. Wedra wyczuła instynktownie ludzi, przez chwilę bowiem bacznie obserwowała drzewo, za którym schowały się dzieci, a potem zsunęła się do wody tak nagle, jakby była przewidzeniem. Po jakimś czasie wynurzyła się na drugim brzegu i... znikła gdzieś między suszem naniesionym przez wodę. Jakby ją zmiotło ze skały. Widocznie murzyni często polują na rzece i zwierzyna jest przepłoszona, rzekła dzika. Wyszli z za drzewa i popatrzyli na chylące się ku zachodowi słońce. Dzień był jeszcze jasny, ale za jakąś godzinę. Półtorej słońce skryje się za puszczą i zapadnie noc. Postanowili wracać do obozowiska. Przelatywały koło nich prześlicznie ubarwione, niebiesko-zielone pszczoło Polujące naroje pszczół. Gdzieś w wierzchołkach drzew rozlegał się basowy krzyk, a potem głośny łomot skrzydeł. To wyruszał na żerdu żydzioborożec czarny, błyskający białymi końcami sterówek w ogonie. Ptak ciężko sadowił się na gałęzi obsypanej dojrzałymi owocami i głośno zabierał się do jedzenia, nie zwracając zupełnie uwagi na mniejsze od niego toko. Ptaki z ogromnym zakrzywionym dziobem i białymi plamami na skrzydłach i długim ogonie. Na dużych, szkarłatnych kwiatach hibiskusa rosnącego w małej, otwartej kotlince w pobliżu rzeki pożywiały się dwa nektarniki śliczne maleńkie ptaszki o błyszczącym metalicznie, zielonym mu pierzeniu i karminowym, długim ogonie wysysały cienkim, lekko wygiętym dziobkiem nektar z kwiatowych kielichów. Tak bardzo podobne były do kolibrów nie tylko upierzenia, ale i ze sposobu zawisania w powietrzu przed kwiatami, że dzieci sądziły, iż jest to odmiana środkowoamerykańskich kolibrów. Jacek, obserwując lot tych ptasich klejnotów, zawołał podniecony. Wiesz, dzika. Zdaje się, że ta puszcza jest o wiele bogatsza, niż sądziliśmy. W tak krótkim czasie. Podczas jednej przechadzki widzieliśmy wydrę i kilka gatunków bardzo ciekawych ptaków. A co będzie, jak przeniesiemy się w głąb lasów? Szkoda jednak, że nie wziąłeś z sobą karabinka, rzekła dzika. Tyle gołębi grucha na drzewach, widziałam także i pantarki, kiedyśmy przebiegali przez las. Warto by coś smacznego ustrzelić na kolację. Ale teraz chodzimy prędzej. Bo nas tu jeszcze chwyci noc. Przyspieszyli kroku i wkrótce dotarli do obozu. Mamadu siedział przy ognisku i pilnie coś pitrasił, Pepesu przygotowywał łóżka w namiotach, a Mamoru sprzątał w jadalni. Gdzieś z oddali dobiegały głosy pana Goraja i pana Rawicza, rozlegał się śmiech i jakieś okrzyki. Po dobrej chwili dzieci ujrzały swych ojców wśród tłumu kobiet i dziewcząt spieszących z naczyniami po wodę. Łowcy zatrzymali się przed obozem, a towarzyszące im czarne niewiasty pobiegły w stronę rzeki, napełniając gwarem wieczorne powietrze. — No, nasze pociechy przyszły już — zawołał pan Goraj, zobaczywszy dzieci. — Jak ci się, dziko, udał spacer? Coś widziała? Dzika opowiedziała o wedrze i o ptakach, szczególnie dokładnie opisując maleńkie nektarniki na krzaku hibiskusa. Łowcy słuchali uważnie, lecz w pewnej chwili pan Rawicz zawołał podekscytowany: Widzieliście nektarniki? Szkoda, że nie udało się wam ich złowić. To by dopiero była radość w Hartumie. Nad Nilem nie ma tych ptaków. Nie mogła się ustrzelić chociaż jednego zapytał córkę. – Nie, tatusiu – rzekła dzika. – Miałam z sobą wiatrówkę, ale ampułki były większe niż nektarniki. – Zresztą, gdybyśmy chcieli łowić te ptaki, musielibyśmy najpierw przygotować odpowiednie klatki i znaleźć coś, co zastąpiłoby nektar, bo inaczej padłyby, nim zdążylibyśmy wysłać je samolotem do Hartumu. – Widzisz, jaką mądrą masz córeczkę – roześmiał się pan Goraj – po czym zwracając się do dziewczynki, powiedział Nektarnikami zajmiemy się innym razem, kiedy wyprawimy się do Liberii na połów ptaków. Rozmowę przerwało przybycie łowcy słoni. Był to krępy, muskularny murzyn wysokiego wzrostu, z opaską na biodrach i w czarnej koszulce. W ręce trzymał niezmiernie długą strzelbę, a przez ramię przerzuconą miał mocno wypchaną rafiową torbę. Przywitawszy się z łowcami, usiadł na ziemi, strzelbę położył sobie na kolanach i powiedział parę słów w języku Gola. Łowcy wiedzieli doskonale, że Murzyni, znając nawet jakiś język europejski, zaczynają zwykle rozmowę w swoim własnym, to też przywołali mamadu na tłumacza. Po zwyczajowych pytaniach o zdrowie, o żonę i dzieci, o gospodarstwo, polowanie i inne sprawy, Łowcy już bez dalszych wstępów zagadnęli przybysza o hipopotamy karłowate. Czarny myśliwy spokojnie zapalił swoją fajeczkę i długo milczał. Potem uśmiechnął się i rzekł w pitgin anglish. Ja jestem myśliwy od słoni, a nie od mwe. Ja myślałem, że wy chcecie strzelać słonie, ale jak pytacie o mwe, to powiem, że tutaj go nie zabijecie. Musicie iść do puszczy jeden dzień, drugi dzień, tam rozbić obóz, wykopać mnóstwo dołów, a we może w nie wpadnie. We wędruje w nocy po puszczy, tu i tam, dużo je, a na dzień układa się gdzieś w norach albo w krzakach i śpi. We jest bardzo szybkie mięso i bardzo boi się ludzi. My to wszystko wiemy, ale chodzi nam o to, czy ty pójdziesz z nami w puszczę i pokażesz dobre miejsca. My nie chcemy zabić mwe. Ale chcemy go złowić żywcem, zawołał pan goraj. Czarny myśliwy popatrzył na łowce zdumiony. Nie był w stanie pojąć, że można jechać taki kawał drogi do puszczy tylko po to, by złowić wę i nie zjeść go. No, ale z białymi nigdy nic nie wiadomo. Nie na próżno mówią czarni, że biały jest kilikolo, czyli nie wszystkie klepki ma dobrze w głowie ustawione. Chwilę przeto pomyślał. A potem rzekł: Ja jestem Balakamo, wielki, bardzo, bardzo wielki łowca od słoni. Biały człowiek chce złapać żywego mwę, dobrze. Balakamo zaprowadzi w góry machę i pokaże, gdzie żyje mnóstwo we. Ale czy biały człowiek złapie mwę, Balakamo nie wie. Niechże się Balakamo nie martwi o mwę, odrzekł pan Rawicz spokojnie. My chcemy także zapolować na antylopy bongo i różną inną zwierzynę. Wy to wszystko mięso chcecie zabić czy złapać? zapytał ciekawie Myśliwy. To nie ma znaczenia, złapać czy zabić, mruknął pan Goraj. Ważne jest, czy wielki łowca słoni, Balakamo, będzie z nami polował. Myśliwy nie dał ostatecznej odpowiedzi. Przyrzekł jednak zaprowadzić myśliwych w głąb puszczy i pokazać im nory hipopotama karłowatego, a także miejsca, gdzie łatwo spotkać można antylopę bongo, bawoły, słonie i inne zwierzęta. Potem wstał, ale zanim się pożegnał, pan Gorej dał mu dziesięć wiązek tytoniu i funtową puszkę czarnego dymnego prochu. Podarek ten niezmiernie uradował Balakamo, to też opuszczał obóz w ukłonach, z uśmiechem na twarzy. Właśnie słońce skryło się za puszczą i w jednej chwili zrobiło się ciemno. Pepesu przyniósł zapaloną lampę benzynową i powiesił ją przed jadalnią na żerdzi, Momoru zaś postawił pod nią dużą brezentową miednicę pełną wody. Było to konieczne, bo jasny płomień lampy przyciągał setki i tysiące latających owadów, które natychmiast ruchliwym rojem otoczyły światło. Za chwilę jeden po drugim poczęły spadać do miski z wodą owady które znalazły się zbyt blisko cylindrycznego szkła lampy i poopalały sobie skrzydła. O lampę obijały się też ogromne chrząszcze goliaty, tak wielkie, że ilekroć któryś uderzyło szkło, lampa kołysała się jak potrącona silnym wiatrem. Jacek schwytał kilka tych olbrzymich owadów z myślą podarowania ich swojej szkole w Hartumie. W chwili gdy łowcy kończyli kolację, od strony wsi ozwały się szybkie, radosne dźwięki bębenków w których rytm wpadało grube, basowe dudnienie. Pan Rawicz słuchał uważnie, a potem rzekł Mężczyźni wrócili na noc do wsi i grają na bębnach, będą pewno we wsi tańce. Gdyby mnie był tak strasznie zmęczony, chętnie bym poszedł popatrzeć. A skąd tatuś wie, że to mężczyźni, skoro widzieliśmy same kobiety, zawołała dzika. Bo słychać bębny, zaśmiał się pan Goraj, odpowiadając zamiast swego przyjaciela. Mężczyźni w Liberii, jak zresztą w całej Afryce, grają na bębnach, trzystrunnych skrzypcach, które przypominają raczej gitary i na rogach. Instrumentom tym akompaniują, stukając dwoma kawałkami twardego drewna. Kobietom grać na bębnach nie wolno, ale wystukują rytmy melodii. Uderzając patykiem z drzewa żelaznego w puste pancerze żółwi. Pancerze wydają dźwięki suche i potem łatwo je odróżnić od dudnienia bębenków. To wie każdy mieszkaniec Afryki, ale ktoś, kto uczy się w Kairze, w pensjonacie dla grzecznych panienek. Mruknął złośliwie Jacek. Nie dokuczaj mi pensjonatem dla grzecznych panienek, bo nie pokażę ci żadnej zwierzyny w puszczy. Zawołała dzika, ale zaraz dodała, uśmiechając się filuternie. Chyba, chyba, że dasz mi największego goliata. Na cóż tobie, Goliat? zdziwił się Jacek. Ja też chcę coś zawieźć do mojej szkoły w Kairze. Dziewczynki będą się strasznie dziwić, a panna Blade, nasza dyrektorka, prędzej się zgodzi w przyszłości dać mi zwolnienie na nową wyprawę. Obaj łowcy, Przysłuchując się tej rozmowie, spojrzeli na siebie z uśmiechem, pan Rawicz zaś szepnął do swego przyjaciela. Dziewczyna asekuruje się na przyszłość. Na pewno będzie się napierała na wyprawę w lasy i Ona jest naszą szczęśliwą maskotką, więc zawsze skłonny jestem zabrać ją na każdą wyprawę. Równie cicho odparł pan Goraj, a po chwili zawołał wesoło. Młodzież, spać. Jutro wstajemy o świcie. Jacek spojrzał na zegarek i uznał, że kłaść się do łóżka o godzinie dziewiątej jest stanowczo za wcześnie, ale dzika poszła grzecznie do swego namiotu. Kiedy po godzinie przyszedł jej ojciec, dziewczynka spała już kamiennym snem. Nazajutrz, zaraz po porannym posiłku, obaj łowcy, a z nimi dzika i Jacek, wyruszyli do wsi na rozmowę z naczelnikiem. Dzieci niosły w plecionym złyka koszyku parę kogutów leśnych, które miały zostać na przechowaniu u Madekę, naczelnika wsi. Joma była bardzo dużą i starą osadą, na co wskazywało olbrzymie drzewo nie, rosnące w środku wsi. Młodzi mężczyźni, zatrudnieni w kopalni oddalonej o dwanaście kilometrów, wyjechali już do pracy, pozostali więc tylko starcy, kobiety i dzieci. Biali skierowali się od razu do domu narad, zwanego tutaj Palaver House. Budynek nie miał ścian i składał się jedynie z kilkunastu pali i wspartego na nich. Ciężkiego, stożkowatego dachu, pokrytego strzechą z liści palmowych. Stał w cieniu drzewa, nie. Był jednocześnie domem narad, sądem, a także miejscem odpoczynku dla ludzi podróżujących. Tuż koło palawercho zwracał uwagę olbrzymi bęben, wyżłobiony w pniu drzewnym. Był to tam, tam przeznaczony do przesyłania różnych wiadomości na bardzo wielką odległość. Na naczelnika wsi nie czekali długo. Przyszedł znów w otoczeniu kilku starszych. Wszyscy Murzyni odziani byli w Bubu, a naczelnik trzymał w ręku coś w rodzaju berła, pięknie rzeźbionek i znak władzy. Po uroczystym przywitaniu pan Gora oznajmił, że chce wynająć tragarzy do przeniesienia ekwipunku wyprawy w puszczę. Naczelnik podrapał się w głowę i odrzekł, że nie może dać mężczyzn, gdyż wszyscy pracują przy wydobywaniu rudy. Po licznych i zaciętych targach, w których brał udział także myśliwy Balakamo, naczelnik wsi obiecał najpierw pięciu, potem dziesięciu, a wreszcie skończył na czterdziestu tragarzach. Ponieważ jednak nie dysponował taką ilością młodych mężczyzn. Miały ich zastąpić kobiety i dziewczęta. Ja jestem wioskowy szef, mówił naczelnik strasznym pidginęgliż. Ja dam wam tragarzy do niesienia ciężaru, ale wy zapłacicie każdemu jeden szyling za dzień i dołożycie po funcie ryżu. Łowcy zgodzili się na stawiane warunki, a chcąc zjednać sobie naczelnika i starszyznę, dali każdemu z nich po parę szylingów. A oprócz tego po kilka wiązek tytoniu, po woreczku, soli i po parę metrów białego płótna. Umówili się też, że tragarze zjawią się w obozie za dwa dni wczesnym rankiem, gdyż tyle czasu wymagało przepakowanie ekwipunku. Na początku narad dzika z Jackiem wymknęli się z palaverchous i poszli oglądać wieś. Większość chat była tradycyjnie okrągła, z wysokimi stożkowatymi strzechami ale zdarzały się i prostokątne, z jednym lub dwoma oknami. Nie były to właściwie okna, tylko otwory okienne bez framuk, z matami zastępującymi okiennice. Przed chatami leżały na matach maleńkie, tłuste niemowlęta, a pilnowały ich chude, najżone psy, spełniające rolę troskliwych nianiek. Tu i ówdzie krzątały się kobiety, przynosiły suche drzewo na ogień, jarzyny z warzywników, Ważyły strawę bądź za pomocą rotangowych sito odwiewały ryż z plewy. Inne siedziały na ziemi i splatały piękne maty z cieniutkich pasków ze struganych złodych liściowych palmy, sporządzały woreczki na ryż z delikatnych, mocnych włókien rafii lub też przygotowywały cieniutkie sznurki rafiowe na sieci. Jacek krążył wśród domów, otoczony gromadą nagich dzieci i gorliwie wszystko filmował. Dzikie natomiast interesowało przede wszystkim wnętrze chat. Nawiązywała na migi rozmowę z dziewczętami, które gościnnie zapraszały ją do środka. Niektóre chaty miały wewnętrzne ściany wylepione tylko gładko nałożoną gliną, inne zaś były wymalowane w żółwie lub węże, a niektóre ozdobione scenami polowań na słonie, lamparty lub też antylopy. Ale rysunki były tak prymitywne, tak nieudolne, że czasem trudno było się domyślić, co one przedstawiają. Na ogół we wszystkich chatach panował jednak porządek. Klepisko podłogi było starannie wymiecione, maty czyste i całe, naczynia kuchenne i wiadra na wodę dość dokładnie umyte. Na powale, zrobionej z żerdzi ułożonych wzdłuż i w poprzek, leżały snopki ryżu. I żerdzie. I snopki czarne były od dymu, ale to wędzenie zabezpieczało ziarno przed szkodnikami, przechodząc tak od chaty do chaty. Dzika znalazła się przed stojącym nieco na uboczu niepozornym domkiem, gdzie wszystko świadczyło o opuszczeniu go przez mieszkańców. Ponieważ nie miała kogo zapytać, co to za chata, nie namyślając się wiele weszła do środka. Było tu zupełnie ciemno, początkowo więc nic nie widziała. Powoli jednak wzrok jej przywykł do ciemności i nagle poczuła, że włosy stają jej dęba na głowie. A ze ściśniętego gardła wydobył się głuchy jęk przerażenia. Przed nią majaczyła w mroku jakaś potworna postać, która zdawała się wyciągać olbrzymie macki, by pochwycić intruza. U stóp postaci leżała sterta bielających czaszek, patrzących czarnymi oczodołami. Na glinianej polepie podłogi walały się stosy porozrzucanych kości. Z sufitu spływały w dół nito girlandy, nito węże i otaczały głowę postaci z kłębionym wieńcem. Dzika, nieprzytomna ze strachu, uskoczyła w bok, usiłując odnaleźć trzęsącymi się rękami drzwi. Dotknęła ściany i w tejże chwili poczuła w palcach długie, śliskie, jedwabiste włosy, okręcające się wokół jej dłoni. Zdusiwszy krzyk przerażenia, rzuciła się w panice w przeciwną stronę, ale potknęła się na jakimś naczyniu i jak długa runęła na ziemię. Poczuła, że coś wilgotnego przesunęło się przez jej twarz. Zerwała się z ziemi w największym popłochu i wtedy ręce jej przypadkowo dotknęły niesamowitej postaci. Odetchnęła głęboko, z ogromną ulgą. Postać była figurą wyciosaną z drewna. Teraz już spokojnie, bez obawy, poszukała drzwi i otworzyła je na oścież. W chacie zrobiło się tylko odrobinę jaśniej, bo nisko zwisający okap strzechy nie dopuszczał wiele światła dziennego ale dzika i tak wiedziała, że ma przed sobą Grigri, gri, czyli fetysza wsi. Co prawda i teraz, choć lepiej widoczna, figura ta mogła nie jednego przerazić. Miała ogromną twarz, skrzywioną w jakimś potwornym uśmiechu na grubych, jakby opuchłych wargach, i niewielki stosunkowo tors, na którym widniały skrzyżowane, małe, dziecinne ręce. Lekko w kolanach przegięte nogi tonęły w stosie czaszek przeróżnych zwierząt, składanych tu całymi latami dla zapewnienia sobie dobrego polowania. Na ścianach wisiały wiązki różnych skór, najwięcej zaś było pięknych skór czarnych małp, odznaczających się bardzo delikatnym włosem, sięgającym 25 cm długości. Spowały, zwisały pęki suchych ziół, które dzika wzięła w ciemności za roje węży. Dziewczynka rozglądała się ciekawie dookoła. Najbardziej zainteresowały ją czaszki złożonych tu zwierząt. Przyklękła i brała je kolejno do rąk, bardzo uważając, by nie robić hałasu. Czaszki drapieżników poznawała bez trudu. Należały przeważnie do lampartów lub serwali. Były tu również czaszki antylop, ogromne czerepy bawołów leśnych i liczne czaszki innych przeżuwaczy. Wielkie jej zdziwienie wywołał czerek małego, ale starego słonia. Podeszła z nim bliżej drzwi, ale w tym momencie zauważyła kulawego murzyna, który najwyraźniej zmierzał do chaty fetysza. Był jeszcze dosyć daleko, czasami znikał za pniami drzew, ale na pewno szedł w tę stronę. Dzika poczekała, aż drzewa znowu zasłonią go na chwilę, szybko wyskoczyła z chaty, zamknęła drzwi i ruszyła w stronę Palaverhaus. Łowcy skończyli tymczasem narady i wracali do obozowiska. Dzika przyłączyła się do nich, ani słowa nie mówiąc o swej przygodzie. Obaj panowie omawiali sprawę zaprowadzenia samochodów do Borni Hills i zostawienia ich w dyrekcji kopalni na czas polowania w puszczy. Po obiedzie przystąpiono do przepakowania ekwipunku. Postanowiono zabrać z sobą na razie tylko rzeczy najbardziej niezbędne, a więc namioty. Łóżka polowe z pościelą, broń, amunicję, wiatrówki z półkami i pewną ilość zapasów żywności. Żelazne składane klatki postanowiono zostawić na samochodach, gdyż miały być potrzebne dopiero do transportu zwierząt drogą lotniczą. Do wieczora przygotowano 40-25-kilogramowych skrzynek i worków, starannie zapakowanych i zabezpieczonych przed deszczem. Gdy wreszcie wszyscy poszli spać, Dzika opowiedziała ojcu o przygodzie, jaka spotkała ją w chacie Grigri. Pan Rawicz wysłuchał jej uważnie. Dobrze zrobiłaś, dziko, że nic nie wzięłaś z chaty fetysza. To są dla murzynów przedmioty kultu religijnego. Czaszki zaś to pozostałość po ofiarach składanych fetyszowi przez myśliwych w podzięce za dobre polowanie lub z prośbą o powodzenie w łowach. Gdyby odkryto u nas taką czaszkę, nie mielibyśmy tu nic do roboty. Murzyni nie tylko by odmówili pomocy, ale wręcz przeszkadzaliby nam na każdym kroku i tak obrzydzali życie, że sami musielibyśmy stąd uciekać. Na drugi dzień rano obaj łowcy pojechali ciężarówkami do Bornich Ills. Do Joma odwiózł ich z powrotem swoim małtem jeden z amerykańskich inżynierów, który został na lunchu i od razu zaprzyjaźnił się z dziką i Jackiem. Gdy odjechał. Pozostało już bardzo niewiele czasu na załatwienie mnóstwa jeszcze drobiazgów, które w każdej wyprawie wychodzą na jafy w najmniej odpowiednim momencie.